Dzień dobry Państwu, zaczynamy czwarty dzień w Turcji. Złożyliśmy już namiot i jesteśmy nad Morzem Marmara, a dzisiaj będzie się trochę działo. Dzisiaj pozwiedzamy troszeczkę Stambuł. Zapraszam. Idziemy teraz do Hagia Sofia, które kiedyś było bazyliką chrześcijańską, ale zostało ostatnio ponownie przekształcone w meczet i to jest tutaj. A następnie pójdziemy sobie do meczetu Sultana Ahmeda, który jest potocznie nazywany Błękitnym Meczetem i jest to najpopularniejszy meczet tutaj w Turcji. Żeby wejść do meczetu, muszę się odpowiednio ubrać i z pomocą posłużył mi kocyk. Także wchodzimy. Ja też się muszę ubrać. Założyłem długie spodnie, bo bez tego nie zostałbym wpuszczony. Hagia Sofia to ikona Stambułu. Niedawno znowu było o niej głośno z okazji przekształcenia muzeum w meczet. Dawna świątynia bizantyjska pełna chrześcijańskich mozaik i fresków. Teraz to miejsce odwiedzają zarówno turyści, jak i modlący się muzułmanie. Masa turystów, masa osób. Jak szybko weszliśmy do Hagi Sofii, tak szybko z niej wyszliśmy. Masa ludzi. Miejsce ładne, stare, piękne, no ale to chyba nie są atrakcje dla nas. Ale świątynia ma swoją bardzo bogatą historię, wybudowane jako miejsce, jako świątynia chrześcijańska, zamieniała się później w meczet, później w muzeum. A teraz obecnie od roku czasu znowu jest meczetem i to widać w niej te pozostałości chrześcijańskie. Na przykład na samym wejściu jest wizerunek Maryi. Krótka przerwa w drodze do Błękitnego Meczetu, ponieważ teraz jest zamknięty. Ponieważ odbywają się tam modlitwy, no i zwiedzający nie mają tam prawa wstępu. Praktycznie wszystkie najważniejsze zabytki Stambułu są położone obok siebie, więc za jednym spacerem można zobaczyć wiele turystycznych atrakcji. A to już Błękitny Meczet i niestety to kolejna atrakcja w remoncie. Chyba po prostu wybraliśmy zły okres na zwiedzanie Turcji. W każdym razie to budowla, która miała przyćmić Hagię Sofię. I chyba się to udało. Z Błękitnego Meczetu wyszliśmy jeszcze szybciej niż z Hagi Sofii. Meczet, który odwiedziliśmy w Ankarze, jest kopią tego Błękitnego Meczetu tutaj. No i jeśli to wygląda w środku tak samo, no to super. No niestety tego się nie dowiemy, bo jest w remoncie. No, chociaż z zewnątrz według mnie trochę się różnią. Tutaj widać, że dobudowują jeszcze jeden minaret. No, nie wiem, ciekawe jak to wygląda bez remontu. Wchodzimy na pierwszy dziedziniec pałacu Topkapi, skąd dobrze widać Bosfor. Ale oprócz pałacu są tu też inne zabytki. Jesteśmy właśnie w Hagia Irene. Przepraszam za jakiś dźwięk, ale skonfiskowali mi mikrofon. I był to skład amunicji, skład broni. Przed podbiciem Konstantynopola był to kościół, chrześcijański kościół. I to jest jeden z niewielu kościołów, który nie został zamieniony w meczet. A całkiem niedaleko, w zasadzie to wszystko tu jest razem obok, jest Muzeum Starożytności. A w zasadzie muzeum archeologiczne i jest na pewno warte odwiedzenia. Niewiarygodne, że te przedmioty przetrwały do naszych czasów. Tutaj nie ma żadnych znaków, żeby tego nie dotykać. Oprócz zabytkowych posągów, narzędzi i innych rzeczy, są tam też sarkofagi, a nawet i ich zawartości. Odzyskałem mikrofon. Byliśmy w Muzeum Starożytności.
Bardzo fajnie, polecamy, jeśli ktoś lubi takie klimaty. Co robimy? Chodzimy na wieżę Galata, z której widać panoramę na cały Stambuł. Kończy. Żeby wejść na wieżę, trzeba swoje w kolejce odstać. A to jest na nagranie, że się zbliżamy. A to jest stary Stambuł. No. Ja właśnie mam kamerę. Tam bardzo... Przyjemne. A zwiedzę. Widok na cieśninę Bosfor. Morze. I meczety. Hagia Sofia. Błękitny. I nowy. To najpopularniejszy punkt widokowy w mieście. I choć przychodzi się tu dla tych powalających widoków, to kiedyś wieża była częścią fortyfikacji, a nawet pełniła rolę więzienia. Osadzeni akurat na widoki narzekać nie mogli. Zmęczona ja. Schodząc z wieży oglądamy zapadające w mrok życie Stambułu. Jesteśmy właśnie na moście Galata, zaraz pod wieżą Galata, na której przed chwilą byliśmy. I to jest most, który łączy dwie europejskie dzielnice Stambułu i jest bardzo sławny, chociaż nie wiem czemu jest taki sławny. Może przez to, że po prostu są fajne widoczki. Most ma trzy pasy ruchu dla samochodów w jedną stronę i linię tramwajową w dwie strony, a do tego jest zwodzony. Zbliżała się noc, więc szukaliśmy miejsca na namiot. Obudzić się w takich okolicznościach przyrody to czysta przyjemność. Witam w 5. dniu podróży po Turcji. Tak nam się spodobało, że zostaliśmy tutaj na jeszcze jedną noc pod namiotem. To znaczy wróciliśmy z centrum tutaj, to jest jakieś 40 minut autobusem. No ale przynajmniej jest to pewne miejsce, morze, plaża, prysznic, ubikacja, a tymczasem jedziemy do pałacu Topkapi. Pałac Topkapi. To tutaj mieszkali sułtani pełniący rolę władców islamskich. Pałac pełen historii, lecz zostałem przyłapany na nagrywaniu i musiałem schować kamerę. Teraz w haremie i zwiedzamy komnaty sułtana i sułtanek. No i wszystko wygląda jak w filmie. W haremie udało nam się zobaczyć słynną komnatę sułtanki matki, hamam, czyli łaźnię, prywatną komnatę sułtana, do której wstęp miały wyłącznie sułtanki i kobiety zabawiające władcę oraz sypialnie i balkony nałożnic. Wszystkie te miejsca możecie kojarzyć z popularnych seriali tureckich, takich jak na przykład Wspaniałe stulecie. Po 3 dniach spania pod namiotem w Stambule w końcu śpimy w hotelu. No, bardzo się cieszę. Woda, kibel. Trzeba jeszcze powiedzieć o pobycie w Topkapi. No, na pewno warte obejrzenia. Jeśli kogoś interesują takie rzeczy, historia związana z sułtanami, to naprawdę super. Mnie jakoś Topkapi nie porwał, ale harem w Topkapi jako jego część, osobne muzeum, za które się osobno płaci, to już było coś. Sztos, polecam iść do haremu. Cześć! Jesteśmy teraz na Istiklal Caddesi, czyli na podobno najbardziej prestiżowej ulicy w Stambule. Trzeba się przygotować tutaj na tłok, ścisk, hałas i wysokie ceny. I chyba to jest taka główna charakterystyka tej dzielnicy. Oprócz handlu, atrakcję stanowi zabytkowy czerwony tramwaj, który regularnie kursuje na 1,5-kilometrowej trasie. Czemu? A, atrakcja turystyczna. Z dupy. Mi tam się podobało. Po przejażdżce tramwajem trzeba doładować kartę na kolejne przejazdy.
Przemek boi się wypić browara, dlatego muszę go jakoś zachęcić. Nie, ja się boję nie pić browara, tylko boję się tego, że wpadnę do tej wody zaraz. Jasne. No tak. Możemy iść na tą ławkę? Tak kończymy kolejny dzień w Turcji. Ciąg dalszy nastąpi.